Dzień dobry, to jest podcast Sport po Krakowsku, audycja portalu lovekraków.pl, przygotowywana we współpracy z zarządem infrastruktury sportowej w Krakowie. Tworzymy audycje, w których poznacie sportowców, pasjonatów sportu i wielu ciekawych ludzi, posłuchacie o sporcie, dowiecie się gdzie i jak trenować i uprawiać sport w Krakowie. Oczywiście opowiemy też o bogactwie bazy sportowej naszego miasta. Tak się składa, że pierwszy odcinek serii nagrywamy. W przeddzień 37. urodzin Michaela Phelpsa. Wszyscy znamy tego wielkiego sportowca, multimedalistę największych imprez. Pływaka, który stał się legendą nie tylko swojej, tej konkretnej dyscypliny, którą uprawiał. Był to człowiek przekraczający własne ograniczenia, ciągle podnoszący sobie poprzeczkę. Więc o pływaniu w Krakowie, o wpływaniu na zdrowie przez pływanie, porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi, których serdecznie witam. Pani Paulina Kujawa. Dzień dobry. Trenerka pływania, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski. Obecnie też pracownica Szkoły Podstawowej Numer 5, która ma bardzo, bardzo piękny basen i członek zarządu Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Jest z nami także Pan Krzysztof Kowal, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie. Witam serdecznie i najmłodszy uczestnik, ale najbardziej rokujący, jeżeli chodzi o pływanie z nas wszystkich, czyli Igor Zaremba, pływak Olimpijczyka Kraków. I również dzień dobry. Pani Paulino, kiedy mówi się o sporcie, o różnych dyscyplinach, często zadajemy sobie pytanie, kiedy jest ten najlepszy moment. Odnoszę takie wrażenie, że Spływaniem można najszybciej, no bo zanim przychodzimy na świat, to długo jesteśmy w wodzie, więc kiedy się już dziecko rodzi, nie potrafi chodzić, jeść, mówić, ale do tej wody mu zdecydowanie najbliżej. Kiedy zabrać malucha na pływalnie na pierwsze takie zajęcia w wodzie? Można zabrać dziecko już od trzeciego miesiąca życia. Natomiast to są oczywiście zajęcia pod tytułem Baby Swim. Bardzo urocze zajęcia, które no, pozwalają oswoić i pobawić się z takim małym bobasem. Natomiast tak naprawdę polecamy, aby rozpocząć taką fajną naukę pływania z dzieckiem 5-6-letnim. I faktycznie patrząc na rozwój szkółek pływackich, bardzo duże zainteresowanie jest nauką pływania dla dzieci właśnie 5-6 lat. Ale patrząc również na to, co się dzieje na, 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 na basenach, w każdym wieku można rozpocząć naukę pływania. Nawet w wieku prawdziwego seniora, mamy takie przypadki, gdzie w pewnym sensie ludzie spełniają swoje marzenia i, i rozpoczynają naukę pływania. I bardzo, bardzo to jest takie pozytywne, że w każdym wieku można rozpocząć naukę pływania. Oczywiście, wszystkich zachęcamy do, do takiej aktywności fizycznej, do, do wybrania tej dyscypliny, ale zostańmy przy tych pięciu-sześciolatkach. Bo to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, też w związku z infrastrukturą e, sportową Krakowa, panie dyrektorze. Bo baseny, które budujecie, a w ostatnich kilkunastu latach wybudowaliście 10, a jeden e, no, gruntownie zmodernizowaliście. One mają taką fajną cechę: czyli na, na części tej niecki jest ruchome dno i ten, ten, ten młody człowiek, dziewczynka, e, chłopiec może po prostu uczyć się, się pływać w przyjaznej atmosferze. Bo to dno ma też regulowaną wysokość. To, to jest taka podstawa w tych obiektach, które, które wybudowaliście, i w tych inwestycjach, które też jeszcze będziecie przygotowywać. Tak, to jest główne założenie, że basen ma służyć od, no tu powiedzmy nawet od trzeciego miesiąca, tak jak pani powiedziała, do tych, co skończyli już wiek i 100 lat, i też chcą pływać. Rzeczywiście, 10 lat temu rozpoczęliśmy politykę budowy basenów. Krakowie. Założeniem prezydenta miasta Krakowa było i jest dalej to, że w każdej dzielnicy powstanie basen. Myślę, że jako miasto to możemy się pochwalić chyba największą e, ilością basenów, które służą przede wszystkim e, dzieciom i młodzieży, ale również każdy z tych basenów e, służy mieszkańcom. Tak jak pan powiedział, 10 basenów, które już funkcjonują. 10 e, basenów, które są oblegane od. Wczesnych godzin rannych do późnych wieczornych. Czyli to świadczy o tym, jakie jest zapotrzebowanie na te baseny, bo już słyszałem, a po co tyle basenów niektórzy takie zdanie wypowiedzieli. No to odpowiadam, że tych basenów jest jeszcze za mało i na pewno jeszcze tych basenów powstanie. Eee, dzięki temu, że mamy zaprojektowanych już parę nowych inwestycji. Mam nadzieję, że. Obecna sytuacja, która jest naprawdę ciężka dla budżetu, i wszyscy wiemy, że przez najbliższe lata nie będzie łatwo, natomiast myślę, że dzięki i próbie, albo pozyskiwaniu środków zewnętrznych, mam nadzieję, że za chwilę to się stanie, dalej te baseny będą powstawać tak, aby rzeczywiście w każdej dzielnicy był basen kryty i aby każdy z tych basenów służył i dzieciom, i młodzieży, i dorosłym. Dla wielu mieszkańców Krakowa, naszego miasta, skończyły się problemy, że kiedy chce pojechać na basen, no to musi jechać z północy na południe, przemierzać miasto, często, często ma w okolicy nawet kilka obiektów, które, które może wybrać. Pan mówi, o, o, że ostatnio te, te baseny wyrastają jak, jak grzyby po deszczu. Powiedział pan kiedyś, że najpierw... E, Kraków rozbiegaliście, teraz chcecie go, go rozpływać. Chciałem zapytać o ten boom napływalnie to, to była zaplanowana strategia, czy też dostawaliście wiele głosów od mieszkańców, że no, potrzebujemy tych, tych, tych basenów, i, i, i przyszło po prostu e, też zapewnienie środków w budżecie, i dlatego tych inwestycji w ostatnim czasie było tak sporo? Znaczy, to są dwie rzeczy, które ze sobą się łączą. Pierwsze to jest zaplanowana polityka, bo tylko wtedy można mówić o rozwoju pewnej dyscypliny. Postawiliśmy na początku na rozwój tej infrastruktury przyszkolnej, czyli te boiska, które przy szkołach straszyły betonami czy asfaltami dziurawymi. Teraz ponad 300 boisk jest już bezpieczną nawierzchnią, także myślę, że to widać. I dalej będziemy to robić, bo dalej jest boom na to. Natomiast 10 lat temu prezydent miasta powiedział, że czas na baseny, bo rzeczywiście, jak statystyki pokazywały, wielu, wielu młodzieży nie umie pływać albo nie umiało. Zaczęły się lekcje obowiązkowe w drugich, trzecich klasach, no ale znowu był problem, gdzie to realizować. Stąd od 10 lat budowane są baseny. Średnio, jak matematyka mówi, przynajmniej jeden basen w roku jest oddawany. I mam nadzieję, że mimo trudnej sytuacji w budżecie dalej będziemy realizować budowę basenów, bo chyba nie ma bezpieczniejszego sportu i bezpiecznych rzeczy później. Jeżeli ktoś będzie umiał pływać, to myślę, że te statystyki utonięć, które notujemy co roku, drastycznie spadną. Bo taki też rozumie że że to ma być bezpieczne, to ma być miłe, a przede wszystkim to ma być dla zdrowia, więc oby więcej tych basenów powstało. Do pani Pauliny teraz pytanie o zdrowotny wpływ, wpływania takiego rekreacyjnego, niezawodowego, bo nie każdy przecież może być mistrzem takim jak Michael Phelps, ale czy rzeczywiście pływanie tak dobrze wpływa na zdrowie? Bardzo pozytywnie. Tak naprawdę podczas pływania całe ciało, Pracuje, regeneruje się, i wszelaka możliwość jakichś bólów, które, które występują, szczególnie u, 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 starszych, u starszych osób, takie wyjście na basen, takie systematyczne, powoduje to, że, że to ciało faktycznie się regeneruje. Poza tym, tak naprawdę, lekarze w dużej mierze zalecają właśnie ten, ten ruch pływacki żeby to ciało mogło no, się zaregenerować, zarelaksować. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze, jest to bezpieczny sport, szczególnie mając w tym momencie tą infrastrukturę z tym podnoszonym dnem. Więc nawet osoby, które nie mają doskonałych umiejętności pływackich, no, mogą czuć się bezpiecznie, pójść na, na, na basen. I spokojnie popływać. Jest to też znakomity relaks, taki na głowę psychiczny. Totalnie można się wyłączyć i, i odłożyć problemy, problemy zawodowe, czy też ten codzienny bieg życia, który, który wszystkim towarzyszy. Także myślę, że to pływanie jest naprawdę znakomite dla zdrowia. Teraz pytanie do naszego najmłodszego gościa, Igor. Pamiętasz swoje początki na basenie, czy rzeczywiście to e, było w wieku kilku miesięcy i, i, i tylko rodzice to pamiętają? Znaczy, może nie w, jak miałem kilka miesięcy, ale pamiętam, że tate, tacie zawsze zależało na tym, żeby jak i mnie, i siostrę, nauczyć pływać już w tym początkowym stadium życia. E, także w wieku czterech lat zaczynałem swoją przygodę z pływaniem. E, jak może na początku była to zwykła umiejętność, która tam gdzieś zawsze mi towarzyszyła. Tak potem powoli przeradzała się w pasję i towarzyszyła mi przy tak naprawdę najmniejszych czynnościach, bo teraz nie wyobrażam sobie życia bez pływania. Także myślę, że w wieku 4 lat był ten początek mój spływaniem i to takim na poziomie podstawowym. Później na poziomie zawodowym, myślę, że w wieku 13-14 lat obudziła się taka we mnie pasja i tu przy. Pomocy trenera Tomasza Skowrona, któremu bardzo serdecznie za to dziękuję. Strach przed wodą. To jest coś realnego na początku pływania? Pamiętasz swoje pierwsze kroki bałeś się czy tak wszedłeś naturalnie? Na początku bardzo się bałem. To pamiętam, ojciec mi zawsze opowiada, jak zabrał mnie na basen i wrzucili mnie tam do wody, pamiętam, i tylko krzyczałem, że o nie, do oka mi wpadła woda. Także na pewno ten strach towarzyszy każdemu i. Nie jest to nic dziwnego, ale to ze wszystkim można walczyć powoli. Do pani trener teraz pytanie, jak oswajać właśnie dzieci z wodą, bo jeżeli ich od razu notabene wrzucimy na głęboką wodę, to możemy przestraszyć, a jeżeli zrobimy to krok po kroku, to, to wtedy będzie łatwiej. Przede wszystkim poprzez formę zabawy. Natomiast wszystko z pewnym umiarem i głową. Myślę, że tutaj nic na siłę nie można robić, bo można bardzo szybko dzieci zrazić. I zachęcamy tak naprawdę do tego, że rodzice w dużej mierze no nie mają odpowiednich kwalifikacji do tego, żeby uczyć dzieci pływać, ale naprawdę w tym momencie jest tak szeroki zakres różnych szkółek pływackich, gdzie warto po prostu no zainwestować w, w naukę pływania przez ludzi, którzy mają pojęcie, mają odpowiednie kwalifikacje. A natomiast zachęcamy do tego, że mając takie warunki w Krakowie, mając takie baseny, aby po prostu wykorzystać nawet ten czas wakacyjny, gdzie dzieci nie chodzą do szkoły, można jest tego czasu więcej, żeby po prostu pójść z tymi dziećmi się pobawić. Panie dyrektorze, z tego co pamiętam, to najbardziej Pan dumny jest inwestycji przy Eisenberga. Nazwał pan ją perełką, ale chyba każdy, każdy basen ma, ma, ma coś w sobie, ma, ma, ma coś innego, bo to często jest nie tylko pływalnia. To są też jakieś sale do fitnessu. Jak przy szkole podstawowej numer 5, gdzie, gdzie pani tutaj uczy i, i, i trenuje innych, powstały na przykład boiska, więc to często jest, jest nie tylko pływalnia, to są całe, całe kompleksy z saunami. Także taki macie właśnie też plan na te inwestycje, żeby, żeby to nie była sama niecka. No bo czasy się też zmieniły. Kiedyś, jak ktoś wybudował basen, no to przeważnie były to szatnie, prysznik, niecka i koniec. Tak, no oczywiście czasy się zmieniają, jesteśmy w XXI wieku, więc myślę, że należy budować z myślą o tych, którzy dopiero będą z tych basenów korzystać. Każdy z basenów ma oczywiście swoje tak zwane urządzenia towarzyszące, sauny, fitness. Ja pamiętam, dostałem takie pytanie od jednej z pań nauczycielek, co mnie zbudowalizowało, jak na stronkowej otwieraliśmy basen, a po coż tu jeszcze grota solna? Przecież wystarczyłby sam basen, no, z dury totalna. Natomiast każdy z basenów to jest pewna perełka, bo każdy basen jest projektowany dla danego środowiska. Tak jak Pan wspomniał, basen przy Kijowskiej, właściwie basen y, przyszkolny, ale również korzystają z nią zawodnicy Wisły i trenują tam, czyli doskonalą już to zawodnicze pływanie. Eisenberga, no to jest rzeczywiście perełka, bo basen, który powstał na miejscu, pamiętamy starych basenów Polfy, historia 10 lat, gdzie staraliśmy się czy o pozwolenie, czy o środki. Natomiast basen rzeczywiście nowoczesny, z pełną infrastrukturą towarzyszącą, czyli i mamy dużą siłownię, i fitness, i zespół SAM, że to jest basen, który rzeczywiście możemy pokazać. I to jest dopiero pierwszy etap, gdyż drugim etapem będą całe urządzenia zewnętrzne, czyli basen również odkryty, basen również dla dzieci, czyli bardziej takie pole wodne, żeby mogły się pobawić, bo o tych najmniejszych też myślimy. Natomiast mamy już czy przygotowane, czy w przygotowaniu sześć następnych lokalizacji i jeden z basenów już się buduje przy, w Nowej Hucie przy Szkole 144, projektujemy basen na stoku, też w Nowej Hucie. No i te dwie perły, które czekają na realizację, czyli kompleks basenów olimpijskich. Tu pani trener pewnie powie, że to marzenie wejście w Krakowie, aby powstał basen 50-metrowy. Perła w koronie by to była, można powiedzieć. Z basenem 25-metrowym, z kompleksem zewnętrznych basenów, z halą, która będzie przy tym z trzema nowymi bursami dla uczniów w technikum łączności. Także taki kompleks myślę, że powstanie. Z dobrych wiadomości jest to, że Ministerstwo Sportu rozpoczyna nabór dla inwestycji strategicznych dla polskiego sportu. W tym roku ten program będzie przywrócony. My jesteśmy na tej liście. Miejmy nadzieję, że pojawią się w ślad za tym środki finansowe. Mamy piękne centrum sportów zimowych. Przy Lipskiej Myśliwskiej, u wrót nowego miasta, można powiedzieć, na Rybitwach, więc kompleks basenów z lodowiskiem, co się nie zdarza, z storem do e, jazdy na nartach, ze ścieżkami rowerowymi. Tylko, że jest to inwestycja rzeczywiście droga, ale tu znowu liczymy, że wreszcie zostaną blokowane środki europejskie i, i ten, ten kompleks pewnie powstanie. No, i te baseny takie przy klubach, czyli mamy całą koncepcję budowy basenów na Klepardii, budowy basenów w Borku Fałęckim. Także powoli, powoli zbliżamy się do tego, żeby rzeczywiście każdy mógł szybko i niedaleko dojechać do swojego basenu w cudzysłowie, czyli że będzie miał po prostu na ten basen blisko. Pływalnia olimpijska 50-metrowa, to oczywiście spore ułatwienie dla, dla treningów, ale też e, takie docenienie miasta przez siebie, bo kto, kto ma taki basen, to to, to, to coś też w Polsce znaczy oczekuje Pani Pani Paulino te, tego, tego, tej, tej, tej inwestycji bo by Wam też treningowo pewnie pomogła to też e, zwiąże się potem w przyszłości z tym, że możemy na przykład gościć duże imprezy, prawda, nie tylko polskie, europejskie e, więc, więc to, to, są, to są kolejne te, te, te wszystkie benefity, które, które możemy zbierać dzięki nie takiej taniej inwestycji, ale, ale ona się spłaci no to jest szczyt marzeń, tak jak powiedział pan dyrektor dla mnie, dla trenera, ale też byłej zawodniczki, która e, trenowała na tej starej Polfie. To jest, sentymentalna, e, to jest sentymentalna pływalnia, i bardzo się cieszę, że, że ta pływalnia na Eisenberga powstała. Jest naprawdę fantastyczny obiekt. Natomiast tak, pływalnia 50-metrowa w Krakowie jest dla środowiska pływackiego szczytem marzeń. E, liczymy na to, że, że faktycznie. Mm, Spełni się to marzenie. Wcześniej czy później to pływanie powstanie, bo jest to gigantyczny potencjał. Mamy duże miasto, piękne miasto turystyczne i na pewno z pomocą pani prezes Polskiego Związku Pływackiego, Otyli Jędrzejczak, bylibyśmy w stanie zorganizować w Krakowie duże imprezy, nie tylko ogólnopolskie, ale też międzynarodowe. Igor. Y ty trenowałeś na, na obiekcie Wisły, który, który został zamknięty, przeniosłeś się między innymi do szkoły podstawowej numer 5. No różnica e, bez porównania, prawda, jeżeli chodzi o, in, o infrastrukturę, o to, o to, co można było zostać na starym basenie i teraz na nowym obiekcie, e, no jeszcze można powiedzieć, pachnącym świeżością. Tak, zdecydowanie bez porównania. E, pamiętam, jak trenowaliśmy na Wiśle jeszcze, jak można było zdjąć gumę ze słupka i tam różne organizmy żyjące się ukazywały. Ale myślę, że to jest na pewno super inwestycja tam przy szkole, bo to na pewno bliżej jest przede wszystkim, że nie musimy jeździć na koronę czy trenować gdzieś, nie na swoim basenie, tak naprawdę. Tutaj i mam siostrę, która chodzi do tej podstawówki, także też mi ta szkoła jest blisko, też ją skończyłem. Także myślę, że bez porównania też basen jest o tyle fajny, że tutaj głównie te, ta sekcja trenuje, nie ma też tego nastawienia na komercję, która wchodzi tak naprawdę po godzinach, także to też na pewno na plus. Jest to dobrze poukładane, tak? Tak, tak, myślę, że, myślę, że to jest największym plusem tego basenu i mam nadzieję, że takich basenów będzie powstawało coraz więcej, też uważam, że ten basen 50-metrowy to by było takie marzenie. Bo do tej pory jeżdżę do Święcimia na treningi. To jest najbliższy basem 50 metrowy na ten moment. Tam też dużo imprez jest organizowanych, także potencjał na organizowanie różnych zawodów też bardzo duży w Krakowie. I tylko mieć nadzieję, że to powstanie. Powiedziałeś, że jak u 13-14 latek pomyślałeś o zawodostwie, jeżeli chodzi o pływanie. Opowiedz nam w jakiej konkurencji, w jakim stylu się specjalizujesz. Jakie masz sukcesy, no i jakie marzenia, bo, bo te są najważniejsze? W wieku 13-14 lat mnie popchnęło w to bardziej. Pamiętam, jak tata zawsze powtarzał mi tam od 10 roku życia poczekaj jeszcze rok i będziesz na tym wyższym poziomie i jakoś, jak, jako młodszy dzieciak nigdy o tym nie myślałem. Też miałem parę myśli takich rezygnacyjnych, spływania, ale na pewno wsparcie rodziny pomogło mi zajść dalej. Z sukcesów myślę, że na poziomie Mistrzostw Kręgu, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, to tam pierwsza dwudziestka na pewno. No i tylko piąć wyżej. A plany trenuję, póki mogę, tak naprawdę. Trening zawsze mi. Gdzieś towarzyszył, też fajnie jak mogę go zmieścić w dzienny grafik. Też zawsze wychodziłem z założenia, że najpierw trening, a potem rutynę dnia dostosowuję pod trening, i to zawsze nauczyło mnie takiej dyscypliny tego dnia, także to na pewno fajnie, a potem myślę o studiach medycznych. Czyli będziesz mógł też opowiadać, jak, jak pływanie wpływa na zdrowie. Kiedyś zapytałem trenera biegania, byłego biegacza, czy bieganie jest nudne. On powiedział i tak, i nie. A zapytam cię, czy pływanie jest nudne? Myślę, że mogę się zgodzić z tym, że i tak, i nie. Na pewno dla osoby, która lubi pływać i robi to, co faktycznie kocha, to. Nie jest e, tak naprawdę nudna rzecz. Mam wielu znajomych, którzy pływają i mogą powiedzieć, że moja konkurencja, e, czyli to 1500 dowolnym, to jest straszna nuda. E, a ja na przykład lubię e, przysłowiowo trzaskać te kilometry i, e, i pływać te długie dystanse, także dla mnie nie jest nudne. Myślę, że nauczyłem się radzić sobie z, z tą nudą podczas pływania, myśląc o różnych sprawach życia codziennego ale dla mnie nie jest nudne, to na pewno. Bigacze mogą słuchać muzyki, podcastów, pływacy jeszcze nie za, nie za bardzo, więc tak jak wspomniałeś, myślisz o, o sprawach codziennych, a nie rozprasza to? Zależy. Myślę, że muzyka też na pewno pomaga. Zauważyłem taką pewną zależność, że im dłużej pływam, tym znam na pamięć coraz więcej tekstów piosenek. I też znajomi mi to mówią, że znam ich bardzo dużo. I to myślę, że przekłada się też na to, że nucę sobie te piosenki cały czas w głowie. Na pewno możliwość słuchania muzyki podczas pływania byłaby świetną inicjatywą, ale to myślę, że za następne 20 lat możemy dopiero zobaczyć. Pani trener wspomniała, pan dyrektor wspomniał o tym, że, że celem budowy tych basenów jest nie tylko zdrowie mieszkańców, rekreacja, to żebyśmy mieli gdzie, gdzie spędzać wolny czas, ale także edukacja, bo, bo, bo wiemy, że często kiedy, kiedy wychodzimy z budynków nad wodę, no czasem dzieją się, się, się trudne rzeczy, bo nie wszyscy są odpowiedzialni, czy pani umiejętności pomogły kiedyś kogoś uratować, bo, bo to jest niezwykle cenne? Odpukać nie miałam takiej, takiej sytuacji, będąc gdzieś prywatnie nad wodą. Oczywiście, jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, no to natychmiast jest reakcja i jest udzielenie pomocy. Natomiast bardzo się cieszę, że. Na zakrzówku kąpielisko, które tak naprawdę już za chwilę zostanie oddane, czy zostało oddane. Przepraszam, tutaj nie chcę skłamać. No Zostało maksymalnie zmodernizowane, zabezpieczone, i cieszę się, że, że to miejsce, które jest miejscem magicznym, pięknym i, i wbrew pozorom niebezpiecznym, zostało. Zostało zabezpieczone, zmodernizowane e, i tak naprawdę ludzie, którzy będą spędzać tam czas e, będą mogli się czuć bezpiecznie. Tak samo cieszę się, że kąpielisko na Bagrach również zostało zmodernizowane e, i też e, tam będą czuwać ratownicy, no bo wakacje się już rozpoczęły i faktycznie tych utonięć e, z roku na rok no niestety przybywa. Także bardzo się cieszę, że te kąpieliska, które w Krakowie są, no, są zabezpieczone. Także mam nadzieję, że tutaj no, ludzie będą, będą odpowiedzialni. Ratownicy zawsze podkreślają jedno. Pomagajmy, ale przede wszystkim liczy się też nasze bezpieczeństwo, bo zawsze oprócz jednej tragedii może być druga i unikajmy, żeby nie było tej drugiej. Panie dyrektorze, Pomyślmy, że ma Pan teraz nieograniczoną liczbę pieniędzy na baseny pływalnie w Krakowie, to domyślam się, że ustawiłaby się jeszcze kolejka chętnych szkół, i jakbyśmy się spotkali za 5 lat, to byśmy powiedzieli, no wybudowaliście jeszcze 10, a jeszcze 20 pewnie, pewnie by, by się przydało. To ten rynek tak łatwo się jakby nie, nie nasyci, prawda? Bo patrząc na, na liczby, które też podajecie przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, że w jednej szkole korzystają uczniowie tej szkoły. Potem jest cała lista innych placówek, które korzystają, potem jeszcze wpływy komercyjne. Więc tak naprawdę te baseny mogłyby funkcjonować 24 godziny na dobę, gdyby nie trzeba było jakichś przerw technologicznych. Ale wróćmy do tych, do tych pieniędzy. Myślę, że no kolejka by się ustawiała, gdyby miał pan do rozdania kolejne lokalizacje pływalni. Chciałem się, że nie tylko żeby się ustawiała, bo już mamy kolekę chętnych czy zgłoszeń, lokalizacji, gdzie czy szkoły, czy środowiska chciałyby, żeby powstały baseny. Tak jak powiedziałem, wcześniej mamy sześć projektów gotowych do realizacji i mam nadzieję, że jeżeli te sześć projektów zostanie zrealizowanych plus te, które są już w realizacji, czy jak tak jak powiedziałem, szkoła 144 na stoku to następne będziemy projektować i myślę, że mam nadzieję, że niedługo to stanie się taką normą, nie będzie już sensacją, że gdzieś jest basen, tylko to będzie takie urządzenie, w cudzysłowie, które będzie służyło wszystkim i będzie przede wszystkim powszechne, bo tak jak tu wszyscy mówią, jest to jedna z najlepszych form ruchu, a wiemy, co się dzieje, wszyscy, albo prawie wszyscy, siedzą przed komputerami, praca zdalna, praca taka, praca taka, a Potem no, wyniki zdrowotne są makabryczne, czy e, widzę młodzież, która nie potrafi zrobić przewrotu w przód, no, bo to jest jakaś tragedia. Więc czym więcej sportu, czym więcej rekreacji, tym myślę, e, będziemy zdrowsi. Zrealizowanie piątej, dziesiątej takiej inwestycji jak kryta pływalnia daje pewne, pewne doświadczenia ale skąd braliście, bierzecie wzorce? Czy to też są zagraniczne, z innych miast? Bo, 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 bo różne też te pływalnie są, prawda? Jest ba basen basenowi nierówny. Oczywiście, zresztą każda inwestycja, która jest realizowana, uczy nowych rozwiązań. Tak jak wprowadziliśmy te ruchome dna. Mamy bardzo bliską współpracę z Holendrami, a wiemy, że pływanie to jest, można powiedzieć, sport narodowy Holendrów z którymi blisko współpracujemy i wszystkie nowinki techniczne próbujemy łapać tak, żeby już w następnym projekcie to co jest gdzie indziej już sprawdzone było również u nas. Także to co pan powiedział doświadczenie plus nastawienie na rozwój czy na innowacje techniczne powoduje to, że te baseny są coraz lepsze i gwarantuje, że będą dalej się rozwijać i Pewnie w, za parę lat w następnych rozwiązaniach powiemy: A dobrze, szkoda, że nie widzieliśmy tego 10 lat temu, ale to jest chyba normalne. I tak powoli kończymy pierwszą audycję w, w ramach podcastu Sport po Krakowsku. Dziękuję moim gościom. Krzysztof Kowal, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie. Bardzo dziękuję. Pani trener Paulina Kujawa. Dziękuję bardzo. Igor Zaremba, nasza krakowska małopolska nadzieja. Bardzo dziękuję. Audycję prowadził Michał Knura do usłyszenia.